No i tak, kolejny odcinek się zaczyna. Słuchajcie, jest to DA4140 2x40 W wzmacniacz do naprawy, wzmacniacz wyniesiony z pożaru. Zobaczcie, jak pięknie, cały spód okopcony. Nie wiem, czy to widać, czy nie widać, pewnie widać. Będzie wszystko do odnowienia, że tak powiem. No zobaczymy na początku, co tu się z nim dzieje. Na jakich to jest tranzystorach, ściągniemy schemat. Tutaj widzę 4 tęgi elektrolity. Sprawdzimy te elektrolity. Czy nie dostały w piernicz przy tak wysokich temperaturach jak pożar. W środku, o dziwo, nie jest tak tragicznie, dopóki nie odkręcę pewnie tej dolnej spodniej płyty. I wtedy dopiero zobaczymy. Radiator, zobaczcie, fajnie wykonany, z 2 płaskowników aluminiowych, z 3 w sumie, jeden jest dookoła, drugi jest dostawiany jako druga część radiatora. 2 mostki widzę prostownicze, 4 kondensatory, czyli niezależny zasilacz. Tutaj mamy konkretne trafo gdzieś ze 140 V/A. No i co? Jedziemy, nie? Zobaczymy, co tutaj dalej będzie do poczynienia z tym wzmacniaczem. Odkręcamy tę spodnią płytę, musimy obejrzeć, zrobić na razie stan. Tutaj patrzę, jest strasznie dużo syfu. Cała obudowa pójdzie do polerki, do malowania. Prawdopodobnie góra nie jest tragiczny stan, tylko jest to obkopcona z jednej strony. Jakiś taki trochę ona zdeformowana, wygięta. Teraz ją tutaj naprostujemy. No cóż, no się pobrudzę dzisiaj, czyli dzisiaj się pobrudzimy, nie? A chciałbym jeszcze dla tych ciekawskich, którzy tutaj nie wierzyli, że ten IMAC działa, to jest, działa, jak widać wszystko jest. Ja go używałem sobie w domu na święta. Tutaj musimy sobie odpalić interneta, bo mam adresy IP bodajże chyba pozmieniane. Nie, w domu używałem Wi-Fi. Tak, można się normalnie zalogować. Dobra, czyli adresy są. I co poza tym? Poza tym działamy. I jeszcze raz działamy. No potem jeszcze będzie ten Faust, też prawdopodobnie po pożarze, ten do przestrojenia, tam stoi. Radmorek testowany sobie tutaj w tej chwili gra. O. No. Gra radyjko. Radmor testuje. Pokleiłem na nowo tamten głośnik przy okazji. Także wszystko gra. Dużych strat nie ma. Że tak powiem. No i co? Jedziemy z tym koksem. Na czym to jest w ogóle zrobione? Zobaczcie. Nie wiem, czy tutaj doświetlę tą lupą, czy nie. Sam nie wiem, co to jest, ale to jest jakiś tranzystor TE1903 i TE1902. No zaraz sprawdzimy w nocie katalogowej, co to jest. Prawdopodobnie to są oryginały. Jeśli nie będą popalone, to będzie git, bo tutaj widzę ładnie sfajczone rezystory w lewym kanale. Tej 01 ohma bodajże, te nawijane, nie? Tutaj jest drucik elegancko zrobiony, a tu niestety drucik jest do przewinięcia. No i co poza tym? Syf niesamowity, zobaczcie ile sadzę. No, zapowiada się kolejne dłubanie. Mam nadzieję, że mi nie wkurzy jak ten radmor, bo tu jest ok, potencjometry ok, też obkopcone, zobaczcie gałki, wszystko to pójdzie do mycia. I najlepsze co z tego wszystkiego to jest woda i Dosia Domestos albo jakiś inny Domestos wyszoruje elegancko. To wszystko pójdzie do domu do mycia. Wrzuć,
już te, słyszałem takie opowieści, że wrzucają to wszystko w poszewkę od poduszki i wrzucają do pralki i się wypierze, mówi elegancki, nie? A ja to robiłem kiedyś, że do zmywarki wrzucałem takie rzeczy, nie? Też ładnie wypierało, tylko zmywarka smugi zostawia, także trzeba potem wszystko od razu ze zmywarki wycierać, nie? Ale sprzęcior, no. Kolejna Unitra. Antyk. No jestem ciekaw, jaka tu była temperatura. Zobaczcie, jak płytka wygląda. Coś się nieźle jarało. No musimy tutaj trochę podziałać, umyć ją. Zobaczyć, co tu jest z tym lewym kanałem, nie? No i panel został odnowiony kompletnie. Zrobiłem część nadruków już na nim. Jeszcze troszeczkę go przeszczotkuję. Papierki, 400 papierek. Gąbka. Tak, żeby to idealnie wyglądało. Jak widać, aluminium się ściera, a napisy zostają. Trochę z tej strony, tak delikatnie, żeby nie zetrzeć napisów, a jeśli nie, to będę jeszcze raz napisy nakładał na ten panel. Tak to jest po pożarze sprzęt. Dobra, umyjemy to teraz delikatnie spirytusem. Żeby nie zmazać napisów. Napisy są nitro zrobione, także spirytus nie weźmie. Troszeczkę tylko ściągnął mi to aluminium. I teraz, żeby to wszystko zabezpieczyć, to pryśniemy lakierek na to, nie? Zaraz będziemy to lakierować. Lakierek w sprayu akrylowy, ten z twardo powłoką, żeby nie dawać miękką, nie? Są te emalie, się zdarzały mi takie, że były bardzo miękkie. Od razu całkiem inaczej widać. Momencik. Całkiem inaczej będą napisy wyglądać. Nie? Napisy są naniesione termotransferem. Ale już zbierał. Już jest ok, troszeczkę tutaj ten plastik. Cholera, nie zebrałem, ale to nic. Wyschnie, to zbiorę. Będzie jak nówka. To nic, że się spalił do połowy, a będzie jak nówka. Dobra, odkładamy to sobie. Niech sobie panelek schnie. I zaczynamy się bierzemy za nasz wzmacniacz, który uległ skopceniu dosłownie. Tu prawdopodobnie będzie trzeba wymienić całą tą wiązkę, bo się troszeczkę przytopiła. Te przewody od gniazd tylnych. No niestety, no o taką wyjarane. Rozbieramy go dalej. Wyciągamy płytę całą. Płyta idzie do mycia. Do szorowania. No i niestety, no.
te plastikowe przyciski. Całe szczęście dużej temperatury chyba widocznie tu nie było, bo plastiki są okopcone, ale nie potopione. Także to całe szczęście. Mało brakowałoby. Tutaj troszeczkę te przewody się przytopiły przy tym, jak te, które dotykały blachy. No to tam trzy przewody trzeba będzie wymienić. Cztery. Blacha się nagrzała, po prostu rama, nie? Ale ktoś tu go dosmalił, że tak powiem. No i tak, lewy kanał jest całkowicie przybity. Wszystkie te tranzystory są do wybrania i do wymiany. Poza tym musimy teraz zobaczyć, co się stało tutaj na tej płytce. Przede wszystkim ten PR-ek, widać, że jest upalony. I prawdopodobnie była to tego właśnie przyczyna. O, zobaczcie, rezystory popalone. Tutaj o, widzę. No nic, trzeba brać schemat i po kolei wszystko lecieć, no. Tu upaliło cały lewy kanał. Przede wszystkim zaczniemy od pomiarów napięć na lewy kanał i kondensatory. O, tutaj widzę rozpuchnięty, czy jakiś nieuderzony był. Oj, się narobiło. No i o tyle jest dobrze, że można sobie całą końcówkę stereofoniczną wybrać. Jeszcze raz ją tutaj przemyć, doszorować. No i co? Będziemy wykręcać zaraz tutaj te nieszczęsne tranzystory. Będziemy tutaj sprawdzać, co tu są za rezystory popalone. Wymienimy przy okazji te drivery. Tutaj bodajże siedzą drivery, tutaj siedzą... Wymienimy potencjometr. Musimy posprawdzać wszystkie te tranzystory, te staruszki. Muszą być identyczne pomiary jak w prawym. Prawy działa, lewy... O, i przede wszystkim te rezystory. No to trzeba troszeczkę będzie przesypać, no ale... Zrobimy. To tylko wzmacniacz. Bardzo prosty w konstrukcji. Symetryczne napięcie. Standardowa wersja. A tutaj sobie zrobiłem zdjęcie, jak te tranzystory są podpięte, żeby potem się nie motać. Zrobiłem parę tych zdjęć. U mnie już sylwestrowo, jak widać, bąbelki na ekranie. Chociaż Sylwester dopiero jutro. O, właśnie, tutaj ładnie widać wszystko, co jest usiekane. O, zobaczcie. Tu. Tutaj upalony, owęglony aż o tutaj, o w tym miejscu. Potencjometr na dole. No i dobra. Działamy. No tak, wzmacniacz rozebrany kompletnie. I teraz tak, kolejnym krokiem, co będzie, to idę to do domu pod wodę, pod prysznic, pierdzielić, umyć całą tą płytkę. Zobaczcie, jakie są radiatory, one są okopcone, cała lewa strona jest okopcona, prawa jest normalna, lewa strona jest okopcona. To wszystko zabieram, szczotka, mydło, Dosia Domestos i pojechali z tym koksem. Potem najpierw wyciągnę te duże kondensatory, żeby tu był łatwiejszy dostęp, bo elektrolity wszystkie pójdą do wymiany, po prostu one nie wytrzymały takich... że tak powiem, takiej temperatury, którą ten wzmacniacz tutaj otrzymał. Tak samo tutaj, z tego co widzę, jest kilka okopconych tam, tu na tym. No dobra, działamy. Lecę ja teraz do domku, będę szorował, że tak powiem. Tam mam zdjęcia, fotki, bąbelki na ekranie jako wygaszacz. No, nie wiem, jak to niektóry serwis pewnie odmówił po spaleniu czegoś takiego tutaj robienia, cokolwiek z tym wzmacniaczem, dlatego on do mnie trafił.
ale tak szczerze, nie przysyłajcie mi takich, ja nie jestem cudotwórcą. To, co się uda, to się udaje, no po prostu to zrobić. W sumie w elektronice nie ma tak, że coś się uda, czy się nie uda. Albo działa, są parametry, albo nie ma parametrów. I nie działa. Tylko wiecie, co wam powiem, to jest tyle roboty nad czymś takim, po takim spaleniu, po pożarze, że to się w głowie nie mieści. Dobra, lecę, ja tu nie ma co gadać, bo tu nie ma czasu. Jutro Sylwester. A ten sprzęt jutro zostanie przetestowany. 2x40 W. Zobaczymy, jak to pogra. Jakby to wam powiedzieć, Dosia Domestos czyni cuda. I woda. Zobaczcie, tutaj od spodu mamy jeszcze pościąganą tą lakier, bo ściągałem lakier tym, no, acetonem. Ale tutaj mamy wszystko pięknie. Tylko musimy tu jeszcze delikatnie, gdzieniegdzie, tutaj to jest silikon, pasta silikonowa. Zobaczcie, jakie nawet rezystorki bielutkie się porobiły. Tutaj trzeba to, te spalone wymienić, przewinąć je na nowo. O, ten drut. No i cóż, ten kanał jest sprawny. Ten kanał jest do zrobienia. Wymieniamy wszystko, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem kondensatorów i wymieniamy cztery filtrujące, bo są 2200 LV na 40 V. Wstawimy 4700 na 63 V. I co tu dalej? No, jedziemy z koksem, że tak powiem. Za ile ten nowy rok? Czekajcie, jest 30. Dzisiaj 11.11, czyli mamy 24 i pełne 24 i 12, czyli 30, za 36 godzin to ten wzmacniacz będzie łupił jak ich mało, o ile znajdę tranzystory. Znajdę takie same, dobiorę wszystkie w parki, także działamy. O, trwa badanie, że tak powiem. Tak, perek jest wywalony kompletnie, 1,2 kilo ohma, a pokazuje nam 1,8 kilo. No, wywalone. I teraz tak, sprawdźmy tranzystorki parki różnicowej. One by były tu, ale tutaj mamy jeszcze tranzystory we wzmacniaczu. Po kolei wszystkie musimy przebadać, bo tak, tutaj mamy, co my tu mamy za rezystor? No, nie ma przejścia. Jest spalony, to będzie ten rezystor, odwrotność, na tym rezystorze mamy 47 kilo ohmów, on ma 4, fioletowy 7, brązowy, co? 47 ohm, 470 ohm, 0,47, no tak, 470 ohmów, czyli tu już mamy wywalony jeden rezystor. Tranzystorki przy wzmacniaczu, czyli tak, będzie baza z tej strony, to jest 139 BD130, czyli NPN. Przełóżmy sobie na diodę. Nie wiem, czy to widać, czy nie widać. Miernika nie będzie widać. Dobra, tak widać. Może będzie widać miernikek. Jeśli ten sprawny zadziałał, no to tego musimy dostosować do, że tak powiem, do tego, nie? Czyli pomiary możemy robić w płytce względem tej płytki. Ale nie może, nie będziemy pewni na 100%, nie? Także od razu mówię. Teraz tak. BD140, czyli baza z tej strony, PNP tranzystor. Jest ok, jest ok. Dobra, sprawdźmy jeszcze, jak jest na tym dobrym kanale. Jest ok, to samo. Jest ok, jest to samo. Moment, połóżmy go może tak. Może nie. Może widać, zaraz zobaczę. Widać, coś tu widać. Teraz tak,
po kolei. Od początku do końca. Teraz zobaczcie, jest tak umyta płytka, że widać nawet na druk. Gdzie jest baza? Kolektor, baza, emiter. Czyli tak, kolektor, baza, emiter. Baza idzie do... Pod światło weźmy. Momencik, pod światło. Tutaj idzie do rezystora, dobra. Czyli tak, baza, tranzystorek BC159. O, przebity. 159 przebity. A teraz zobaczmy, sprawdźmy sobie względem tego baza. No. Czyli jednym słowem, baza, emiter jest ok, a baza, kolektor ma mieć 0,45, czyli tak, baza jest tu, emiter, baza, emiter jest przebity, no pasuje, a tutaj nie ma nic. Teraz tak, diutka, rezystor, 100 ohmów rezystor, co mi tu 0,45, czyli faktycznie przez ten rezystor, przez ten się zamyka mi tutaj kolektor, baza. Przez ten rezystor, czyli teraz tak, tutaj zróbmy co tu mamy, 0,45, czyli rezystor jest sprawny, a teraz tak, a ten? No dobra, co trzeba było wymienić? Trzeba wymienić, tak, dwa rezystorki, tutaj był spalony 470, już podstawiłem, i 100 ohmów tutaj w tym miejscu był spalony. To są te dwa rezystorki. Potencjometr od ustawienia prądu i tranzystorek BC158. To zaraz sobie wejdziemy w notę katalogową i spróbujemy znaleźć identycznego. Przede wszystkim to by był, i te dwa rezystory trzeba nawinąć od nowa. To są drutowe rezystory po 0,1 ohma i zaraz działamy dalej. Także jeszcze został wstawić tranzystor, którego muszę poszukać, nie? Zaraz znajdę i będziemy wstawiać. No dobra, jak dobrze mieć, kurczę, spadł. Dobrze mieć dawcę z identycznym tranzystorem, nie? Dobra, przemieszmy sobie te dwa tranzystorki. Okej. Teraz tak. Baza na środku. No ten był przebity, to nie ma co domierzyć. PMP tranzystorki, tak? Baza, kolektor jest, baza, emiter jest, na odwrót przejścia nie ma, czyli jest sprawny, czyli wstawiamy sprawnego 158, BC158, emiter, baza, kolektor, jak on tu siedział, emiter, baza, kolektor, czyli tak siedział. Wstawimy, o, i podlutujemy tutaj sobie zaraz. A jeszcze się grot spalił, no, na dodatek, dobra. Zaraz rozgrzeję lutownicę, wymienię grot. Dobra, grocik zmieniony. Wlutujemy ten tranzystor. Okej. Zobaczmy, czy nigdzie zwarcia nie zrobiłem.
No dobra. Od razu co? Aceton. Gdzie jest? Rozpuśćmy ten nadmiar tej kalafonii, będzie widać dokładnie ścieżki. No te ścieżki też są foliowe. Solder maska mi prawie zeszła przy myciu. Ale to później lakier na to wszystko położę i będzie też dobrze. Dobra, tu sprawdzone. Kalafonii nie ma. Dobra, ok. Jeszcze zostało co? Potencjometr, ferek 1 kilo ohm znaleźć. Zaraz. Tu go wstawić. I te dwa rezystory, no. Wyciągnijmy je od razu i przewińmy. Ok, z jednej strony i do masy jeden, jeszcze jeden. Poważna usterka, że tak powiem, tego wzmacniacza. Naprawdę jest poważna usterka. Po prostu był przygrzany, a potem ktoś go podłączył do sieci. Sprawdzę ją. Czy go od razu wymienił potencjometr od regulacji prądu i wymienił kondensatory i elektrolity, to by to ruszyło mu. Kopyta. No, ale niestety. Coś za coś. Dobra. Muszę drut znaleźć odpowiedni do tego rezystora. Zobaczcie, popłynął przez niego prąd. I to aż zgrzało go tło. Dwa zwoje. Tutaj stopiony. No dobra. Działam. No, wzmacniacz został odnowiony. Kondensatory są nowe. Praktycznie wszystkie wymieniłem oprócz tych elwy. Te elwy zostały wyczyszczone, odszorowane, a tylko z tego powodu, że mają bardzo dobre ASR. Tutaj sobie mam mierniczek, jak widać, do kondensatorów, który nam mi pokazuje idealnie, i pokazało mi tam jeden, no niecałe 1,6 ohma. Tutaj jeszcze poprawię ścieżki plusowo i masowe. Całą masę jeszcze raz poprawię, bo solder maska praktycznie zeszła. Tutaj troszeczkę już zacząłem skrobać i polakieruję cały wzmacniacz. I dopiero teraz, jak już to zrobię, już będzie sobie schło, zajmiemy się tymi 5 tranzystorami. Prawdopodobnie jak, o, tutaj już mamy dziurę w tym tranzystorze kompletnie wywaloną, także mamy ubite, nie wiem czy wszystkie, czy tylko jedną stronę, nie? Ale to się okaże zaraz, jak będę to mierzył. A teraz po prostu, no co, skończę, tutaj poprawię te ścieżki i ścieżkę masy. Tutaj jest dojście, masa do wejścia, czyli minusowy z transformatorów. Tutaj mamy plus 0 minus, czyli to jest 0 i tutaj mamy minus plus, plus minus, czyli plusowe tutaj poprawiam aż do tranzystorów. One są bardzo cienkie i bardzo słabej jakości jest ten nadruk na tej płytce, dlatego no kurde, wygląda jak high end. Bardzo fajny wzór
I wiecie, co wam powiem? Według tego schematu i według takich tego rozmieszczenia pi razy oko, troszeczkę może trochę ulepszę, bym sobie z chęcią złożył wzmacniaczyk, tylko żebym złożył nie na, tak jak tutaj jest, że dwa tranzystory końcowe mocy, dwa drivery i jeden sterowania prądem, tylko złożyłbym cztery końcówki mocy na czterech tranzystorach końcowych mocy, na dwóch driverach i sterowanie prądem na radiatorze. Po prostu o mocy taki przynajmniej, żeby on miał ze 120 W. To może by i fajnie to, że tak powiem, zagrało. Jako estradówę można byłoby to machnąć. Na przykład dwa razy, jakbym zrobił tranzystory o tego typu, o takie jak są tutaj, to są dwa SC. Jakbym zrobił to wszystko na czterech takich tranzystorkach, to kurczę, to mogłoby to fajnie zagrać, gdzieś 2 razy 200 W mogłoby mieć i dobre trafo wtedy, nie? Przynajmniej 4 razy większe niż te, co jest tutaj. Ale zobaczcie, wzmacniaczyk prawie jak przed chwileczką zrobiony, a jeszcze efekt końcowy za chwilę będzie tego wzmacniacza. Te rezystorki przewinięte tutaj, nawinięte identyczne, po 7 zwojów na każdym, 0,35 mm drutem. Działam. Lecimy dalej. No, nadeszła czas, by wymienić te tranzystory i teraz tak. To są te trzy, które były tutaj wszystkie, to są wszystko spalone. I teraz taka ciekawostka, TE1902 to jest odpowiednik polski, nawet trochę na wyrost, BD911. Na temat BD911 też będziemy, że tak powiem, będziemy w niedługim czasie opowiadać, jak przekręcają ludzi, ale to już mało ważne, bo już rozebrałem parę sztuk 911, a poza tym tutaj ludzie do mnie piszą, że są nieuczciwi sprzedawcy. 911-912 to jest tak, TE1902 to jest odpowiednik 911, TE1903 912 odpowiednik i tutaj reszta to tak jak leci, BD139 NPN tranzystor, tutaj już mam sobie taką małą rozpiskę zrobioną, jak one były pomontowane. BD135 to jest do ustalenia prądów spoczynkowych, do kalibracji, znaczy do kalibracji. Chodzi o to, że radiator, tranzystory mocy się nagrzewają, prąd spoczynkowy rośnie. A przez ten tranzystor stabilizuje, po prostu on się też razem nagrzewa z radiatorem. To jest jako czujnik temperatury. BD135 i stabilizuje, po prostu zmniejsza wtedy prąd. Jeśli jest nagrzany, wzmacniacz zmniejsza prąd. Wzmacniacz stygnie, zwiększa prąd spoczynkowy. BD140 to już jest PNP i sparka, driver i końcówka, driver, końcówka i do prądów. O, i tak będziemy tutaj zaraz wstawiać wszystkie, jak jeden są upalone, przebiło i to nieźle. No, miernik mi się krzyczy, że bateria. Znaczy nie to, że bateria, tylko żeby oszczędzić baterię, to się zaraz by wyłączył. Popikał, że on jest włączony. No i dobra, montujemy, co? Montujemy, tu wszystko jest na podkładkach mikowych. Ja już tam troszeczkę pasty dołożyłem. Teraz jeszcze pasta pójdzie od spodu na tranzystor. Troszeczkę ten tranzystor 911 możemy sfolerować. OK, 912 też, 912 to prawdopodobnie może być podruba. No i teraz słuchajcie, bo jest tak, widzicie, czym się różni? Różni się powierzchnią radiatora. Podruba ma tutaj plastik wylany, nie? A radiator jest mniejszy. I jakbym rozebrał, to byśmy się dowiedzieli. 911 jest oryginał,
A tylko z tego powodu jest tutaj radiator mniejszy. Potem można łatwo rozpoznać. To jest inna produkcja przede wszystkim. No zobaczymy, czy to zagra. No, jeśli nie zagra, to będę szukał oryginału. A myślę, że to niekoniecznie musi być że to niekoniecznie jest podróbka. Podróbka auto od razu strzeli. Od razu wam mówię, że strzeli. Ma milimetr, dosłownie milimetrowy w środku krzem, nie? A oryginał ma 3x3 mm. Ten styk. Dobra, mało ważne. Później będziemy jak strzeli, to wam pokażę, czym się różni oryginał od podróby. O. Bo w tej chwili nie mam rozebranych tych tranzystorów przy sobie, ale idą, już niedługo może dojdą. To sobie opowiemy na temat BD911, jak to fajnie malują tranzystorki typu 2N na BD911, 912, no, żeby ludzie kupywali jako zamienniki. No dobra, wstawiamy. Powiem wam tak, tu się nie ma co przejmować, tylko trzeba dopiździć to konkretnie z siłą wyparcia oczu, żeby nie było potem, że się nam będzie to przegrzewać, nie? To gdzie jest ta śrubka? O kurde, chciał zaszaleć i zaszalał. Moment. Nie no, świetnie, jeszcze z dystansem śrubka. Jest. Włóżmy sobie tak. Dystans, nakręteczka. Jest. No, będzie widać, dobra. Coś tu widać w tej kamerce. I teraz tak. Konkretnie ustawić go sobie prosto na podkładce myszkowej. Poluzujemy go. O. Kluczyk. I konkretnie. Dobra. No dobra, tranzystorki są wkręcone. To teraz sprawdźmy, czy mają przejście kolektory. Nie mają, nie mają, nie mają, nie mają i tu też nie ma. Tu nie ma, tu nie ma. No i dobra. Ok, bierzemy się za montaż tej płyteczki małej z 4 rezystorami. No i jak już wszystko jest dobrze polutowane i dobrze dociśnięte, to możemy zacząć składać ten wzmacniacz. Zobaczcie, jak pięknie płytka po lakierowaniu wygląda w całości. Tak wygląda. Tutaj to już pięknie, normalnie jak zestaw, zrób to sam. I co, no, będziemy to wszystko zaraz tutaj pięknie, ślicznie montować. No, kolejny etap za nami. Polutowane są już wszystkie te przełączniki, znaczy te przełączniki, tranzystory. Te płytki, wszystkie te przewodziki. Zobaczcie, jak to świetnie wygląda. To już normalnie się robi high end. Dobra, mniej więcej 680 ohmów ustawione tak samo, jak, bo też były po wymianie te PR-ki. 680 ohmów mamy mieć ustawione. Tak przynajmniej był ten ustawiony, który działał. Także na pi razy oko ustawiłem tego podobnie. I zaraz podłączymy. On tutaj nie ma bezpieczników, nie ma za bardzo na czym sprawdzić prądu spoczynkowego, ewentualnie na tych rezystorach, tych których przewijałem, ale one są praktycznie zerowe. Tam 0, 0, 1, nie?
Czyli po prostu nie wiem jak to przeliczyć, a tutaj mamy już zasilacz całkowicie już na tej samej płycie, nie ma żadnych bezpieczników zabezpieczających, aż dziwne. Dobrze by było chociaż przy głośnikach wstawić jakieś dwa bezpieczniki w razie czego, żeby kolm nie pojarać, nie? No i kwestia do właściciela, czy wstawiać te bezpieczniki na przewodach, przy kolumnach, czy po prostu zostawić w oryginale ten wzmacniacz. Ewentualnie tam proszę napisać na maila albo zadzwonić do mnie, to po prostu jeszcze raz go otworzę. Na razie zostawiam wszystko tak jak jest w oryginale i za chwileczkę będziemy próbować ustawić prąd spoczynkowy i wstawić go, nie? Wstawić go w tą obudowę, zobaczyć czy to odpali, czy nie zrobiłem żadnej pomyłki. Jeszcze jeden rzut oka zaraz na wszystkie ścieżki, czy nigdzie nie ma żadnych zwarć tutaj o dodatkowych, tu miarę było tak gęsto przy tych małych tranzystorkach, które wymieniałem, tych BC. Gdzieś tu one były. Zobaczcie. Następny wzmacniacz, tyle elementów. O. To też było spalone. To spalone, to spalone, to spalone. To spalone. Kondensatory to już profilaktycznie nawet nie sprawdzałem, tylko od razu je wymieniłem, bo jeśli on tu był po pożarze, no to temperatura niezła musiała być, nie? No. No dobra, zobaczymy. Odpalamy, co? Wstawiam i zobaczymy, jaki jest efekt.